Przemysław Iwańczyk, kłaniam się. Kolejny magazyn siatkarski. Dziś podsumowujący Mistrzostwa Świata 2010. Pozwolą Państwo, że najpierw przedstawię gości. Wojciech Drzyzga, dzień dobry. Bogusław Adamski, przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Dzień dobry. Panowie, co tu dużo mówić? Mistrzostwa bardzo nieudane. Polska kończy w przedziale miejsc 13-18, jednak biorąc pod uwagę wyniki drugiej rundy, no to na 18 pozycji kończymy i to jeszcze za plecami takich potęg w cudzysłowie jak Kamerun. Nie wyszły dwa mecze i one tak naprawdę przesądziły o wszystkim. Mecz z Brazylią, mecz z Bułgarią. Wojtek, byliśmy, widzieliśmy. Pozwolisz, że rozpocznę od pana Bogusława, bo też ważą się losy Daniela Castellaniego. Co dalej z trenerem reprezentacji Polski? Mieliśmy spotkanie z Brazylią zaraz po przyjeździe reprezentacji z Włoch. Na tym prezydium wstępnie omówiliśmy przyczyny porażki. Nie zostały one sprecyzowane przez pana Castellaniego i zgodnie z kontraktem, w którym ma zapisane, że ma 2 tygodnie na złożenie szczegółowego sprawozdania, czyli inaczej czytając przyczyn tego wyniku, który został osiągnięty, oraz również złożenia planów co do dalszego etapu realizacji swojego kontraktu. I w zależności od tego, jak to zostanie odebrane przez członków prezydium, zostanie to zarekomendowane zarządowi, który prawdopodobnie 24 bądź 25 października się zbierze, tuż przed walnym zgromadzeniem i zadecyduje o dalszych losach pana trenera. Tak jak napisałem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, będzie to głosowanie jawne wszystkich członków zarządu po uprzedniej rekomendacji prezydium. Ale panie Bogusławie, zaniepokoiło mnie coś innego, bo też wiem, że zostaną postawione warunki trenerowi Castellaniemu. Po pierwsze, za rok podium Ligi Światowej i Mistrzostw Europy. Ja rozumiem, że cele sportowe trenerowi należy stawiać, natomiast oczekuje się od niego, że wymieni swój sztab, czyli swoich najbliższych współpracowników, no i także przewietrzy nieco kadrę. Czy to nie jest za zbyt duża ingerencja działaczy tutaj w pracy trenera? Najpierw 18 pan trener Castellani spotka się z Wydziałem Szkolenia Polskiego Związku i tam również przedstawi swoją wizję dalszej pracy Polskiego Związku. Będzie bazować na opinii szkoleniowców, czyli Wydziału Szkolenia, niezależnie od tego, co powie nam trener. Natomiast jeżeli chodzi o to przewietrzenie czy postawienie celów, proszę pamiętać, że w kontrakcie miał cel. Celem było zajęcie minimum 4. miejsca na Mistrzostwach Europy. Ten cel nie został zrealizowany przez trenera, co mocno podkreślam. 4. miejsce na Mistrzostwach Europy jako cel minimum. Świata. Świata, tak, tak. I to nie zostało zrealizowane. Będą sprecyzowane cele na następny rok. Najprawdopodobniej no, musi to być podium na Lidze Światowej i podium na Mistrzostwach Europy. No, jest to chyba normalne, że jeżeli siatkówka jest prawie że dyscypliną narodową, jeżeli ta dyscyplina tak dynamicznie się ostatnio rozwinęła i ma takie uznanie kibiców, to my ich nie możemy zawieść. My musimy takie wymagania trenerowi postawić i on musi z tym żyć, z tym myśleć i to realizować. Wojtek, tak naprawdę zbierając informacje ze wszystkich stron, to moim zdaniem Castellani będzie, jeśli zostanie, będzie miał ciężkie życie, bo zostanie tylko godząc się na pewne warunki. Jeśli zgodzi się na pewne warunki, to sam to wiesz, jako były szkoleniowiec, no w jaki sposób przetrącony zostaje kręgosłup trenera. I teraz co należy wybrać? I też poproszę cię o ocenę. Twoim zdaniem Castellani powinien zostać czy odejść? Każdy trener, który przychodzi do pracy, podpisuje kontrakt na pewnych warunkach. Jeśli te warunki mu odpowiadają i się godzi, no to jest jego decyzja. Jeśli będziemy wiedzieć, na jakie warunki się zgodził, dopiero możemy ocenić. Jeśli to będą takie warunki, które między innymi ewentualnie cytowałeś, nie wiem, na ile jest to spekulacja, na ile jest to, no to jest wiarygodna wiadomość. To jest opinia przynajmniej trzech działaczy, z którymi rozmawiałem. Jeśli tak będzie, no to wtedy będziemy się do tego odnieść. No moim zdaniem na część warunków pod tytułem wyniki sportowe każdy trener podejmuje tak zwane ryzyko i nikt nie daje gwarancji, gwarancję można dać na pralkę. Na wynik sportowy można obiecać dobrze wykonaną pracę i swoje wiadomości najlepsze, jakie tylko się posiada. Jeśli się zgodzi na warunki tak zwane wykraczające jakby poza możliwości i jego
i tej na przykład grupy sportowej, no to znaczy, że albo tu chce bardzo zostać, albo jest tak zdesperowany, ale ja nigdy u tego trenera nie widziałem aż takiej ślepej chęci tylko pracy kosztem podpisania takiego cyrografu trochę z diabłem.